To jest ekonomia w jednej lekcji. Temat rent seeking, czyli pogoń za rentą, za przywilejami ochronnymi przed konkurencją i prowadzącymi do monopolu regulacjami. Claude Frédéric Bastiat, francuski ekonomista wolnorynkowy, filozof i polityk, znakomity komentator rzeczywistości gospodarczej, w prześmiewczej petycji producentów świec i innych producentów oświetlenia do Izby Deputowanych, do francuskiego parlamentu, którą napisał w 1845 roku, argumentował, że, proszę Państwa, słońce jest nieuczciwą konkurencją dla tychże producentów lamp i że ono, słońce, sprawia, że wielu producentów świec nie może znaleźć konsumentów. W związku z tym należałoby wprowadzić przepisy wymagające zamknięcia wszelkich okien, przez które światło słoneczne ma zwyczaj wpadać, ze szkodą dla uczciwych producentów oświetlenia. Kraj nie może przecie opuścić tychże producentów oświetlenia w tak nierównej walce. Inne gałęzie też się dzięki temu rozwiną, wskazywał w tejże petycji. Warunki wszystkich poprawiłyby się. Konsument będzie musiał wprawdzie zapłacić rachunek, ale to przecież nieistotne. Zwykle poświęcany jest właśnie konsument, jeśli sprzeciwiają mu się interesy producenta. Warto wspierać producenta, by pobudzić przemysł i pobudzić zatrudnienie. Czyli potrzebny jest monopol w produkcji światła w dzień, wskutek którego producenci oświetlenia będą rozprzestrzeniać dobrobyt z tego płynący. Jak pisał dalej w petycji do Izby Deputowanych Bastiat, nasza dobrze przecież uzasadniona petycja jest przecie zgodna z waszą polityką już prowadzoną. Skoro nie dopuszczacie tańszej konkurencji z zewnątrz, to jak niekonsekwentnym byłoby dopuszczenie do światła słonecznego, którego cena wynosi zero. Można tu dodać, póki co wynosi zero. Należy zatem, jak wynika z satyry Bastiata, najlepiej w ogóle zakazać, o proszę bardzo, okien w budynkach. Bastiat był rzeczywiście wspaniałym, trzeźwo myślącym ekonomistą, pisarzem, którego błyskotliwe i dowcipne eseje i przypowieści i dziś stanowią niezwykle przekonującą argumentację przeciwko protekcjonizmowi oraz wszelkim formom rządowych subsydiów i kontroli. Był naprawdę błyskotliwym orędownikiem nieskrępowanego, wolnego rynku, jak oceniał profesor Murray Rothbard w Classical Economics and Austrian Perspective on the History of Economic Thought. Również profesor Mateusz Machaj, ekonomista z Uniwersytetu Wrocławskiego, w filmie Znani ekonomiści w kwadrans, Frédéric Bastiat w kwadrans na YouTubie, twierdzi, że Bastiat był protomarginalistą, który zasłynął z pisania prac polemicznych z ekonomii politycznej. Jego pracę warto i dziś czytać i można się dużo nauczyć z ekonomii, czytając je dzisiaj. I prawdopodobnie jest to najwcześniejszy ekonomista, od którego współczesny student może się czegoś nauczyć, jak twierdzi profesor Machaj. Warto zatem czytać Bastiata. Proponuję zacząć od broszurki Co widać i czego nie widać, w której też przedstawia przykład, jak to protekcjonizm, na przykład poprzez cła, chroni jakiś krajowy przemysł i pozwala zachować miejsca pracy, ale nie widzi się tych miejsc pracy i produktywności, które przez tenże protekcjonizm nie powstaną. Bo jak wynika z co widać i czego nie widać, należy mieć na uwadze nie tylko co widoczne, ale też co niewidoczne, czyli per saldo, liczbę miejsc pracy netto, a zapewne miejsca pracy wyprodukowane przez chronioną branżę będą mniej produktywne niż powstałe na rynku, czyli możemy założyć, że te bardziej produktywne przeważyłyby i przyniosły wzrost gospodarczy. Wracając do samej petycji producentów świec do francuskiego parlamentu, ta świetnie oddająca życie polityczno-gospodarcze i politykę społeczno-gospodarczą i prawdopodobnie najsławniejsza satyra ekonomiczna podkreślająca ideę konkurencji odzwierciedla stan faktyczny i dziś. To jest sytuacja, proszę Państwa, zwana pogonią za rentą, za przywilejami, ochronnymi regulacjami, prowadzącymi do monopolu. Gdzie, jakby powiedział Ludwig von Mises, producenci nie konkurują o zasoby, ale konkurują o ochronne regulacje. Rent-seeking to dążenie do wprowadzenia opłat za to, co jest dostępne. Wskutek tego zasoby, które mogłyby być wykorzystane dla wzrostu produktywności i wzrostu gospodarczego, są lokowane, gdzie nie są potrzebne, w coś, co mogłoby być za darmo dla konsumentów, albo z drugiej strony, od strony producentów, w ochronną regulację,
mowa o kosztach samego lobbingu czy korupcji. Działania mogą być i legalne, i nielegalne. Zakaz korzystania z darmowego światła słonecznego to nic innego, proszę Państwa, jak polityka celna, ochraniająca rodzime przemysły, rolnictwo, wszelkich producentów, kosztem przecież konsumentów. To są cła na samochody, na żywność, na stal, na wyroby stalowe. Zatem mamy krzywą podaży, na przykład aparatów fotograficznych i popytu na nie, na przykład japońskich. Bez cła cena powiedzmy 5000 zł i ilość możliwa do sprzedania w kraju 70 tysięcy sztuk w określonym czasie. Przypuśćmy, że rząd nakłada cło na taki aparat fotograficzny w wysokości 6%, to jest 300 zł na sztukę, to powoduje wzrost cen do 5300 zł i zmniejszenie sprzedaży wskutek spadku popytu o powiedzmy 10 tysięcy sztuk do 60 tysięcy. Taka cena. Taka wielkość popytu. Proszę zauważyć, że wartość, że cena rynkowa wynosi tyle, a ten fragment krzywej popytu jest powyżej tej ceny rynkowej, czyli ci konsumenci byliby skłonni nawet więcej zapłacić niż cena rynkowa. Ale wskutek wzrostu ceny do tego poziomu ten trójkąt wypada z rynku. Do tych transakcji nie dochodzi. Nie zdarzy się ta wymiana i to jest strata o wartości powierzchni tego trójkąta. Na marginesie wzór na pole trójkąta, najprostszy to przypomnijmy AH przez 2. Podstawa razy wysokość przez 2. Inaczej mówiąc, część tego trójkąta to nadwyżka konsumenta, to jest ta nadwyżka utracona. Gdyby cena pozostała ceną rynkową, ci konsumenci zyskaliby nadwyżkę, bo byli skłonni nawet więcej zapłacić niż cena rynkowa. I część nadwyżki producenta, podobnie. Ci producenci poniżej ceny rynkowej byli skłonni sprzedać swój towar. Inaczej mówiąc, część tego trójkąta to nadwyżka konsumenta, część nadwyżka producenta, które się nie zrealizują. Wymiana nie zachodzi. Nie ma rynku dla tej wymiany wskutek sztucznego wzrostu cen. Ale okazuje się, proszę Państwa, że to nie wszystkie koszty podatków ceł monopolu. Okazuje się, że to nie wszystko, że wszystkie koszty pogoni za przywilejami, pogoni za rentą są większe niż wyżej wymieniona strata społeczna o wielkości tego trójkąta. Pierwszy na niedoszacowanie kosztów taryf czy podatków, także monopoli, wskazał profesor Gordon Tullock. Wspomniałem o tym amerykańskim ekonomiście przy okazji filmu Dlaczego nie powstanie koalicja na opozycji? Tragedia wspólnego pastwiska. To współtwórca szkoły Public Choice, na równi można by rzec z laureatem Nagrody Nobla Jamesem McGillem Buchananem. No więc profesor Tullock w artykule z 1967 roku pod tytułem Społeczne koszty taryf, monopoli i kradzieży pisze generalnie, nie zauważa się większej części kosztów monopolu i taryf. Przede wszystkim należy przyjąć, że częściowo zebrane podatki, akcyza czy cła stanowią marnotrawstwo zasobów. Tak więc właściciele zasobów w wyniku ceł angażują swoje zasoby w nieefektywną produkcję, skoro gdyby nie cła, zaangażowaliby się w inne przemysły. To marnotrawstwo rysuje prostokąt, obok trójkąta, ten prostokąt, który należy doliczyć do straty społecznej. Zatem, jak pisze profesor Tullock, ludzie kupując ten produkt płacą więcej niż jego koszt. Płacą P1 zamiast P0, ale nikt nie zyskuje na tych większych wydatkach konsumentów. To nie wszystko i tu dochodzimy do istoty pogoni za rentą. Otóż ta pogoń nie jest przecież bezkosztowa.
Należy przewidywać, jak pisze profesor Tulok, że krajowi producenci danego dobra będą inwestować w lobbying czy inną formę nacisku za cłami czy podatkami, aby ograniczyć konkurencję, uniemożliwić konkurencję i doprowadzić do monopolu. Będą inwestować w lobbying za taryfami zaporowymi. Będą inwestować do momentu, aż marginalny zwrot z ostatniego dolara zainwestowanego w ten lobbying, wydatkowanego na lobbying, będzie równy prawdopodobnemu zwrotowi, zyskowi z tej ochronnej regulacji. Czyli to jest właśnie powierzchnia tego prostokąta. Należy tu także doliczyć koszty konkurowania o ochronne regulacje. Generalnie profesor Tulok pisze, że trudno wyliczyć te dodatkowe koszty, ale jego celem jest wyraźne wskazanie, że koszty taryf, ochronnych regulacji, lobbingu to nie tylko ten trójkąt straty społecznej, konsumenta i producenta, ale znacznie, znacznie więcej. Tulok całą tę sytuację porównuje do kradzieży, gdzie nie tylko samo wyrządzenie szkody stanowi koszt społeczny, ale wysiłek, zaangażowanie zasobów, zarówno w złodziejstwo, jak i prewencję, zapobieganie stanowi koszt. Ludzie angażują swoje przecież rzadkie, ograniczone zasoby pracy, kapitału w ten obszar zamiast w produktywną działalność. Dr Ann Kruger, amerykańska ekonomistka, w latach 80. XX wieku była dyrektorem Banku Światowego, w latach od 2001 do 2006 zastępcą dyrektora MFW, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a wcześniej, w 1974 roku, opublikowała artykuł The Political Economy of the Rent-Seeking Society. Ekonomia polityczna pogoni za rentą w The American Economic Review, w którym ukuła to sformułowanie właśnie rent seeking, pogoń za rentą, rentą w sensie przywilejów. Pisała, że w wielu gospodarkach rynkowych rządowe ograniczenia działalności gospodarczej są wszechobecne. Te ograniczenia z jednej strony dla jednych prowadzą do przywilejów dla innych i o nie, o te renty, przywileje, firmy, ludzie często rywalizują. Czasem taka konkurencja o rentę, przywileje jest całkowicie legalna, stanowi lobbying, a w innych przypadkach poszukiwanie renty, przywilejów przybiera inne formy, takie jak przekupstwo, korupcja, przemyt i czarny rynek. Tak czy owak jest związana z zaangażowaniem zasobów, które mogłyby być wykorzystane w celu wzrostu produktywności. Na pewno to lepsze dla wzrostu gospodarczego niż poświęcane na ochronne regulacje. Dolicza coś jeszcze Tulok. Otóż jak obrazowo przedstawia, tak jak koszt boiska do futbolu nie będzie mierzony w kosztach biletów tylko kibiców zwycięskiej drużyny, ale wszystkich. Tak samo do kosztów monopolu należy także doliczyć te koszty, które wynikały z samego zabiegania o monopol, ale jego nie uzyskały. Z tej lekcji warto zapamiętać, że przykład domagania się ochronnej regulacji przed naturalnym światłem słonecznym dla producentów światła sztucznego nie jest abstrakcyjny i absurdalny. Dokładnie odwrotnie. Jest aktualny i dziś. Pogoń za rentą, rent seeking, to domaganie się sztucznego ograniczenia dostępności jakiegoś dobra dla uzyskania opłat, rent właśnie, wskutek sztucznej, ochronnej regulacji i działania takie są bardziej kosztowne niż się wydawało. Nie tylko bowiem ograniczają wymianę rynkową poprzez sztuczne zawyżenie ceny, ale stratę stanowią również koszty rent-seeking, angażowania zasobów nie w produktywność, ale w lobbying i korupcję właśnie. Co skutkuje z innej, z drugiej strony także rozrostem biurokracji. Zapraszam na komplementarny film o biurokracji właśnie pod tytułem Czy biurokracja to dobrze zorganizowana zaraza? Dziękuję i zapraszam.